Mieszkańcy bloku przy ulicy Miłej 29 od 2011 roku wnioskują u prezydenta miasta i miejskiego zarządu dróg i komunikacji o remont chodnika przy bloku. Jak informują, jego nawierzchnia nie była remontowana od ponad 60 lat. Pierwszy raz wystosowaliśmy pismo w 2011 roku, na które otrzymaliśmy odpowiedź, że owszem, zostanie zrealizowana ta inwestycja w momencie, kiedy wpłacimy 10%, czyli będziemy partycypować w kosztach. Jako wspólnota zdecydowaliśmy się na taki wydatek. W sytuacji, kiedy złożyliśmy dokumenty do MZDiK i byliśmy chętni wpłacić wymaganą kwotę, MZDiK nie zadeklarowało nam, w jakim terminie zostanie ta inwestycja zrealizowana. W związku z czym do chwili obecnej nie otrzymaliśmy takiej odpowiedzi. Po kolejnym piśmie wystosowanym do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji mieszkańcy otrzymują odpowiedź, że chodnik zostanie wyremontowany przy okazji przebudowy dróg w rejonie ulic Bema, Sowińskiego i Jasińskiego. Ta inwestycja została już dzisiaj zrealizowana w całości, natomiast nas pominięto. Nie wiem dlaczego. Mieszkańcy nie zaprzestają działań w walce o przebudowę nawierzchni chodnika i w sierpniu 2021 roku piszą petycję poparcia pod pomysłem remontu chodnika do prezydenta miasta oraz zarządu dróg. Zebrali prawie 200 podpisów. Następuje jakaś kolejna dziwna decyzja, ponieważ otrzymujemy informację, że będzie wymieniona nawierzchnia tylko i wyłącznie po prawej stronie, czyli po sąsiedniej. Natomiast nasza strona zostanie ponownie wpisana do planu jako propozycja na budżet obywatelskiego na rok 2020. Ja w tym momencie myślę, że to są kolejne jakieś takie czcze słowa, ponieważ jak gdyby wracamy w tym momencie do punktu wyjścia sprzed 10 lat. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że remont lewej strony chodnika przy bloku numer 29 przy ulicy Miłej jest w planach i zostanie wpisany do przyszłorocznego radomskiego programu drogowego. Budżet, który mamy, pozwolił nam na wyremontowanie tylko i wyłącznie jednej strony chodnika, prawej strony. Mieszkańcy faktycznie zawnioskowali także o to, aby wyremontować chodnik po drugiej stronie. Plan jest taki, żeby tą drugą część wyremontować w przyszłym roku. Powód jest jeden, kwestie budżetowe. Na dany moment została wybrana oferta za blisko 200 tysięcy złotych. To pozwoliło nam na to, aby wyremontować chodnik tylko i wyłącznie z prawej strony. Chodnik odstrasza wyglądem, ale przede wszystkim stwarza zagrożenie nie tylko dla mieszkańców okolicznych bloków, ale też uczniów publicznej szkoły podstawowej numer 5, która znajduje się w sąsiedztwie. 3 lata temu szłam ze sklepu, przewróciłam się, złamałam rękę w nadgarstku. Do dzisiaj ją odczuwam, niestety. Bardzo bym prosiła o pomoc, żeby zrobić ten chodnik, żeby było naprawdę bezpiecznie i skutecznie. 3 lata temu było zebranie w szkole. Prezydent Witkowski nie chciał w ogóle przejść przez ten chodnik i zobaczyć, jak on wygląda i jak się chodzi. Potyka się człowiek, nogę złamaną miałam i ja po prostu teraz się boję też iść, no bo ja wiem, co się stanie. Trzeba po prostu uważać, żeby chodzić. Jestem osobą niepełnosprawną. Teraz mam po złamaniu uda. Jeżeli przyjdzie o balkoniku chodzić, ja się tu kilka razy wyłożyłam i ja nie wiem, jak ja z mamą wyjdę o balkoniku, żeby ją przeprowadzić. Mieszkam tu tyle lat, jest naprawdę ten chodnik do niczego. Odkąd się wprowadzono, ten chodnik taki jest. Po drugiej stronie tak samo. 8 października przewodniczący wspólnoty mieszkaniowej Miła 29 Patryk Fajdek, społecznik osiedla 15-lecie, wystosowali do prezydenta miasta pismo, w którym ponownie pytają o to, kiedy ostatecznie chodnik zostanie wyremontowany, jednocześnie wyrażając nadzieję na poprawę jego stanu w tym roku, maksymalnie w przyszłym. Otrzymali odpowiedź, że w tym roku remont lewej strony chodnika przy Miłej nie jest możliwy do realizacji z powodu braku środków finansowych, a zadanie to zostanie wpisane do propozycji planu na 2022 rok.